Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj, jak widać, będziemy robili końcową tabelę, tutaj Premier League, typowanie końcowej tabeli. I mam tutaj też już rozmieszczone jakby, jak typowałem rok temu zespoły. Oczywiście w miejsca Beniaminków, tutaj co na przykład, tutaj mamy Sheffield, tutaj dawałem akurat, pamiętam, dawałem akurat Leeds, Southampton, tutaj gdzie jest Burnley dawałem Leicester. I tutaj, gdzie jest Luton, dawałem Southampton, co dalej nie wierzę, że naprawdę ich tak wysoko dawałem. Nie wiem, co myślałem tym robiąc, ale mniejsza z tym. Właśnie myślę, że zrobimy sobie tak, właśnie przejdę sobie do tego tak na szybko. Myślę, że jakby zrobię sobie też taką punktację. Jeśli perfekcyjnie trafiłem miejsce jakiejś drużyny, daję sobie dwa punkty. Jeśli o jedno miejsce się pomyliłem, to daję sobie jeden punkt i właśnie zobaczę, może tak powiedzieć, ile tych punktów tutaj zgarnąłem. Więc City dawałem, że wygrają i wygrali to mistrzostwo. Więc tutaj można powiedzieć, że dwa punkty. Liverpool nie trafiłem kompletnie, dawałem ich na drugim miejscu. Oni skończyli na piątym miejscu, więc dość słaby sezon. Dawałem Arsenal na miejscu trzecim, skończyli na miejscu drugim, więc tutaj mógłbym sobie właśnie tutaj jeden punkt zapisać. Tottenham dawałem na czwartym, skończyli w rzeczywistości na ósmym, więc też ich nie trafiłem. Chelsea dawałem na piątym miejscu i skończyli aż na dwunastym miejscu. To i Southampton to mogą być moje największe nietrafienia, może. West Ham też wydaje mi się, że będzie dużym nietrafieniem, tak mi się przynajmniej wydaje. United dawałem na miejscu szóstym, skończyłem trzecie miejsce, więc też tutaj nie trafiłem. West Ham też zdecydowanie nie trafiłem, siódme miejsce im dawałem, a skończyłem na 14 miejscu. Aston Villa dawałem im ósme miejsce, skończyli na siódmym, więc tutaj tylko jedno miejsce się pomyliłem, więc tutaj też mógłbym sobie przyznać jeden punkt. Newcastle też nie spodziewałem się, że będą mieli jeszcze tak dobry sezon. Czwarte miejsce, ja ich typowałem na dziewiątym miejscu. Wolverhampton dziesiąte miejsce typowałem, skończyli na trzynastym. Southampton typowałem ich na jedenastym miejscu. Nie mam naprawdę pojęcia czemu, nie pamiętam. Musiałbym może zobaczyć jeszcze raz ten film, czemu myślałem, że Southampton będzie miał taki dobry sezon. Nie, na pewno bym nie typował ich przed sezonem na to, że spadną, myślę. Ale jednak dziwne, że aż ich tak wysoko dałem. No, dawałem ich na 11 miejsce i skończyli na oczywiście ostatnim miejscu. Potem dawałem Nottingham też. Po tych transferach mnie naprawdę wzbudzi właśnie takie myśli, że naprawdę mogą mieć solidny transfer. Nie transfer, a solidny sezon oczywiście. No mieli nie najgorszy, bo najważniejsze, że się utrzymali, ale 16 miejsce. Tak ostatecznie się skończyło. Crystal Palace dawałem, że skończyłem na 13 miejscu, skończyli na 11, więc dość równo tutaj. Tutaj właśnie dawałem Leicester na 14 miejscu, skończyli na 18, więc też się troszeczkę tutaj pomyliłem. Brighton dawałem aż na miejsce 15, a skończyli na miejscu 6, więc też to jest potężna niespodzianka. To jest drużyna, która jakby najbardziej mnie zaskoczyła, może tak właśnie, że najbardziej dawałem ich, że będą mieli słaby sezon, a byli dobrzy. Brentford też w sumie podobnie, oddawałem ich tutaj na 16 miejscu, a skończyli na 9, więc też solidnie się pokazali. Everton dawałem na to, że ledwo się utrzymałem i dosłownie perfekcyjnie trafiłem, bo właśnie się na 17 miejscu skończyli. Tutaj dawałem Fulham, oni też mnie pozytywnie zaskoczyli, bo skończyli aż na 10 miejscu. Tutaj dawałem właśnie Leeds, też perfekcyjnie trafiłem i Bournemouth tutaj dawałem na miejsce ostatnie, a skończyli na 15 miejscu. Więc tak to tutaj wygląda, teraz zresetuję to wszystko i oczywiście mamy tutaj na nowo wszystko. Mamy tutaj wszystko na nowo i możemy właśnie teraz typować ten sezon, który będzie teraz przed nami. Myślę, że będę od dołu próbował iść tutaj, od dołu myślę, że w górę. Niezbyt przygotowywałem się tak przedwcześnie, w sensie, że właśnie nie robiłem sobie jakby takiej, można powiedzieć, że ściągi, że już wiedziałem, że już teraz wiem, jaką dokładnie chcę tą tabelę. Tylko w miarę na teraz to będę, w miarę wiem właśnie przed, jak oczywiście transfery wyglądały. Mam tutaj też cały czas tutaj na telefonie, żeby właśnie nic nie zapomnieć. A więc tak, ostatnia drużyna, która według mnie, która skończy na ostatnim miejscu, to będzie Luton Town. Luton Town, którzy awansowali po barażach, nie zrobili dobrych transferów na tyle, żeby mnie naprawdę przekonać, że mogą coś, że mogą się utrzymać po prostu. Według mnie zrobili transfery solidne jak na zespół Championship, a oni już w tym roku są w Premier League i takie transfery według mnie nie przejdą. Zespół też nie mają już, nie mieli jakiś mocny bardzo zespół, więc no nie wiem, według mnie nie widzę. Powiem tak, 18, 19 miejsce, 20, myślę, że coś takiego. Naprawdę byłbym strasznie zdziwiony, gdyby utrzymali się i oddałbym im naprawdę wielki szacunek, jeśli się utrzymają, bo naprawdę mam wrażenie, że nie ma szans na to, żeby się utrzymali, ale kto wie, może jednak mnie zaskoczą. I tutaj dalej, kogo mamy dalej? Myślę, że kolejny zespół to Sheffield. Dałbym się na 19 miejscu Sheffield, też wydaje mi się, że oni od razu z powrotem wrócą na Championship. Po raz kolejny zespół, który nie zrobił transferów, które można tak powiedzieć, że mogłyby sugerować, że mogą mieć dobry sezon. Stracili swojego najlepszego napastnika i możliwe, że jednego z najlepszych graczy, Ndiaye. On przeszedł do Marsylii, więc to jest potężna strata dla nich. Nie kupili jakiegoś napastnika, który jest sprawdzonym graczem i dobrym. Kupowali tam jakichś właśnie takich graczy młodszych. Kupili bramkarza Trastiego z Arsenalu, ale no nie wiem, według mnie też nie wróży im awansu.
czy będą na 20, nie awansu, tylko czy się utrzyma, czy będą na 20, 19, 18, to może się troszeczkę zmienić, ale to, że spadną, wydaje mi się, że się wydarzy. I teraz mam właśnie taki malutki dylemat nad tym, kogo chcę, że, nie że kogo chcę, a kogo myślę, że spadnie. Mam tutaj kilka drużyn właśnie, nad którymi myślę. Pierwszy zespół, o którym myślę, to jest Bournemouth. Bournemouth, które się utrzyma ostatecznie i nie wiem, czy w tym roku dadzą radę zrobić drugi rok z rzędu, czy w tym roku też się utrzymają. Nie było jakoś źle, jeśli chodzi o transfery. Na pewno nie mogę, to nie mogę im tego zarzucić, przed co Luton czy Sheffield. Nie były złe transfery. Stracili jednak Lerme, on był solidnym graczem. Zemura do Udinese odszedł też, ale sprawdzili ciekawych w miarę graczy. Ten Kerkes, młody lewy obrońca z Alkmaaru. Kluivert, nie był pożyczony, to Kluivert był w Walencji pożyczony rok temu, więc no zobaczymy, nie jest to oczywiście jakiś świetny gracz, choć no zobaczymy, może akurat tutaj się odnajdzie dobrze. Roman Favre to jest gracz, chyba, który już był wypożyczony i chyba był wykupiony, tak samo jak Hamed Traore, więc to nie są jakieś takie nowe, jakby można powiedzieć, twarze bardzo, jeśli przynajmniej oczywiście dobrze pamiętam, no nie wiem, właśnie na razie myślę, że oczywiście na koniec jeszcze to będę mógł to powiedzieć, ale myślę, że jednak dam ich tutaj szczerze na tym jednak miejscu. Myślę, że na razie ich dam na tym 18 miejscu. I kolejny zespół. Kogo teraz tutaj wrzucę? Nie mam pojęcia, prawda? Ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że zwykle w Premier League zawsze, może nie zawsze, ale Beniaminek jakiś ma solidny sezon. Na przykład w poprzednim roku taki solidny sezon w sumie, nie wiem czy Fulham nie byli Beniaminkiem rok temu, jeśli dobrze pamiętam. Czy oni czasem nie byli Beniaminkiem rok temu? Aż się tak wolę upewnić. I oni byli Beniaminkiem rok temu, bo widzę, że bo przeszedłem sobie na 2021-2022 i ich tutaj nie widzę. Czyli to znaczy, że rok temu byli Beniaminkiem i daje radę właśnie mieć solidny sezon. Więc właśnie zawsze według mnie jest, prawie zawsze, jeden zespół, który naprawdę z tych trzech, którzy awansowały, mają dobry sezon. I według mnie to będzie Burnley. Wydaje mi się, że oni właśnie, to jest ciekawe, że oni mają jakiegoś, mają solidny zespół. Na pewno mają najlepszy zespół z tej trójki, która awansowała, ale też transfery nie robi jakieś niesamowite, jak spadli do Championship, tylko po prostu Vincent Kompany zrobił naprawdę takie transfery, na których można by się tak powiedzieć, że zna, bo dużo z transferów z Ligi Belgijskiej, a tam on trenował przez jakiś czas Anderlecht i tam grał, więc po prostu zna się na rzeczy, można tak powiedzieć, i to jest klucz do sukcesu, według mnie właśnie dla nich, i według mnie też te transfery właśnie też, na przykład można im powiedzieć, że spokojnie, że nie zrobi jakichś wystrzałych transferów, choć na przykład Amdouni z Baselu to jest gracz, który miał naprawdę dwa chyba, jeśli dobrze pamiętam statystycznie, świetne sezony w Szwajcarii, więc to może być ciekawe. Trafford zakupiony z United, a City oczywiście, on był na pożyczeniu w Bolton rok temu, jeśli dobrze pamiętam też, i on niedawno grał na mistrzostwach chyba Europy, nie świata, U19 albo U21 i tam miał świetny, chyba U21 i ten miał świetny turniej w jego wykonaniu to był, więc naprawdę dobre transfery bym powiedział. Sprawdzenie Jordana Bayera, młody obrońca z Mönchengladbach, dużo o nim nie mogę powiedzieć, bo no niezbyt wiem o nim dużo. Obafemi ze Swansea, to też jest ciekawy transfer, choć, bo on chyba był w Burnley, ale nie, on był w jakimś zespole właśnie w lepszym, ale był teraz właśnie w Swansea i jest z powrotem tutaj w Burnley. Redmonda sprawdzi z Besiktasu, czyli też gracza, który jest doświadczony, jeśli chodzi o Premier League. Naprawdę solidnie bym powiedział, że to będzie ten sezon wyglądał dla nich i nawet według mnie nie będą na tym 17 miejscu, a będą, pewnie będą tym lower mid table, ale według mnie nie będą tutaj. A kto tutaj właśnie będzie? Tutaj mam malutki problem. Nie mam pojęcia. Według mnie Wolverhampton będą mieli słaby sezon, tak szczerze. Mam takie po prostu przeczucie, że będą mieli słaby sezon. Odszedł od nich Ruben Neves. To jest na pewno duża strata. Jeśli chodzi o graczy, którzy do nich doszli, no to Traore kupili, to jest pomocnik, jeśli dobrze pamiętam, z Metz, z Francji, więc no to jakiś może jest próba zastąpienia, ale Ruben Neves kapitan i no ich najlepszy, jeden z najlepszych graczy, jak nie najlepszy gracz, odejście to jest duża strata. Powiem tak, na razie po prostu wrzucę ich, bo na pewno według mnie gdzieś skończą tutaj, ale właśnie muszę sobie jeszcze pomyśleć, na pewno kolejny zespół, który bym tam wrzucił, to West Ham, który też skończy tutaj. Według mnie West Ham też będą mieli słaby bardzo odejście Rice'a, nie zakupili, no, możliwe, że kupią Maguire'a, dużo się o tym mówi, że za niedługo już to może być oficjalne. Scott McTominay też są mnie zainteresowani, ale odszedł Rice. Skamaka to nie jest jakaś potężna strata. Odszedł Lanzini. No według mnie naprawdę to będzie źle wyglądało i nie skreślałbym spadku, naprawdę. Nie skreślałbym spadku dla West Ham, pomimo że będą grali w pucharach europejskich, bo wygrali Ligę Konferencji, tak, bo Ligę Europy wygrała Sevilla, to i tak wydaje mi się naprawdę, że jest duża szansa, że spadną. Naprawdę jest duża szansa, żeby spadli. Kolejny zespół, który tam właśnie będzie, to ale też wydaje mi się, że Burnley tutaj gdzieś będą zamieszani. Tylko właśnie jeszcze na razie nie wiem, jak ich tutaj może nie ponumerować, ale jak ich tutaj właśnie wrzucić. Kolejny zespół, jaki tutaj bym wrzucił? Jaki zespół bym tutaj wrzucił?
ciężko mi powiedzieć. United na pewno nie, Tottenham nie. Crystal Palace mogą tam być, bo stracili Zaha oczywiście, a też jeśli chodzi o transfery Crystal Palace. Choć mają tam oczywiście kilku graczy, jak na przykład ten Olize, on może jeszcze odejść, więc to jest duża szansa, że odejdzie. Więc zostałby z tych takich młodych, ciekawych graczy, między innymi Eberici Eze, tak się chyba ten gracz nazywa. Więc no to by mi im zostało. Lerma już przyszedł do Innsbrucku, to jest kolejny transfer. Ale naprawdę nie widzę, żeby mieli jakiś dobry sezon. Że problem mam taki właśnie, że jest kilka zespołów, które nie widzę, żeby mieli dobry sezon. I nie wiem, kto po prostu będzie miał troszeczkę lepszy sezon od tych innych drużyn. Bo na razie, dobra, wrzućmy na razie m.in. Crystal Palace tutaj, więc mamy 13, 14, 15, 16 i jeszcze jeden zespół, to będzie tak. Albo ktoś z tej dwójki, a nie, Everton jeszcze to jest, tak, jeszcze kolejny zespół. To Everton też według mnie nie ma szans, że mieli jakiś dobry sezon. Więc na razie też ich tutaj wrzucę, ale właśnie kolejne drużyny, które tak na szybko wrzucę, na pewno, które też właśnie według mnie będą tutaj zamieszane, ale no nie wiem, na pewno Nottingham i Fulham tu będą gdzieś zamieszani i Brentford, to są takie drużyny, a reszta wydaje mi się, że będzie na pewno wyżej, a teraz właśnie strasznie mi jest ciężko ponumerować te zespoły, jakich oni w ogóle będą przedziałach, na których miejscach będą. Dobra, zacznijmy od Evertonu może. Everton, tak na szybko, Everton, który rok temu oczywiście ledwo co uniknął spadku i według mnie to też jest kolejny zespół jak West Ham, gdzie na pewno nie skreślałbym spadku, mają dużą szansę na spadek. Jeśli chodzi o transfery, nic niesamowitego, podobnie jak West Ham, ale wydaje mi się po prostu, że tak West Ham ma obecnie lepszy zespół niż Everton, dlatego jednak dałbym West Ham przed na pewno Everton. Crystal Palace, ale znowu z drugiej strony ciężko mi sobie wyobrazić, żeby Everton skończył drugi raz z rzędu na tym samym dokładnie miejscu. Po prostu ciężko mi sobie to wyobrazić, dlatego z jednej strony właśnie nie wiem, czy jednak bym ich nie wrzucił. Myślę, że no jednak to, Wolverhampton też mi się wydaje, że na obecną chwilę mają lepszy skład niż Everton. Może Fulham pójdą do tyłu, no nie wiem, ale Fulham znowu nie mam jakichś takich dużych podstaw, żeby powiedzieć, że mogą pójść jakoś do tyłu, naprawdę, nawet czysto transferowo. Jakoś nie mam takich racjonalnego wyboru, dlaczego miałbym powiedzieć, że Fulham by poszedł tak do tyłu, więc no myślę, że nie pójdą aż tak do tyłu. Nie wiem, czy tutaj zostaną, ale tak, Brentford na pewno będzie, według mnie, najlepszym zespołem z tych, może nie na pewno, ale według mnie będzie najlepszym zespołem z tych tutaj, w tym gronie. Ta strata właśnie Rice'a mnie tak najbardziej przechyla do tego, że West Ham dać na 17 miejsce i chyba ich dam na to 17 miejsce, naprawdę, bo czysto szczerze przez to, że nie wydaje mi się, że Everton skończy drugi raz na 17 miejscu, więc wydaje mi się, a może Bournemouth skończy przed nimi, no nie wiem, naprawdę, ciężko mi sobie to, to właśnie ten dół tabeli jest mi ciężko wytypować, bardziej, łatwiej mi jest wytypować górę niż dół zdecydowanie, ale coś takiego tutaj damy i kto teraz tutaj, Burnley. Wydaje mi się naprawdę, że Burnley będzie miał dobry sezon. Wydaje mi się, że tak. Kto ma lepszy sezon? Kto ma lepszy... Wydaje mi się, że właśnie Crystal Palace stracił Zachę i mogą stracić Olize, a Nevesa tylko stracił Wolverhampton. Dlatego wydaje mi się, że jednak Crystal będzie niżej. Wydaje mi się, że jednak Crystal Palace będzie troszeczkę niżej. Bo też to jest kolejny zespół, który transferami mnie właśnie nie przekonuje, że może to być znacznie lepszy sezon. Nie, jakoś nie wzmocnili się. Dlatego wydaje mi się, że Crystal Palace dam tutaj. Wolverhampton dam tutaj i no i myślę naprawdę, że Burnley może mieć dobry sezon. Myślę, że Nottingham skończy chyba przed, szczerze, Fulhamem. Myślę, że Fulham skończy na 12 miejscu, na 11 Nottingham. Takie mam wrażenie. Więc tutaj 12, 11, 10 miejsce. Kto tutaj pójdzie w dół? Myślę, że jednak kto będzie miał... Czuję, że Tottenham, a nie, w sumie jak Harry Kane zostanie, to nie będzie źle. Bo jeśli Kane by odszedł, to bym ich wrzucił tutaj na pewno. Ale jeśli nie odejdzie, to no nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Brighton właśnie też, jeśli chodzi o na przykład odejście McAllistera, to jest duża zdecydowanie strata. Odejście Roberta Sancheza, bramkarza. Troszeczkę też to właśnie nie wygląda za dobrze. Jeśli chodzi o sprowadzenie graczy, João Pedro, ciekawy na pewno zakup. Oczywiście dalej młody gracz z Watford, Verbruggen. To będzie pewnie ich podstawowy bramkarz, zakładam. On był, z tego co czytałem, dobrym naprawdę graczem w Anderlechcie. No nie oglądam tego, oczywiście nie oglądam Anderlechtu, więc nie wiem zbytnio dużo o nim. Igor sprowadzony z Fiorentiny, Dahoud za darmo, Milner za darmo. To są naprawdę dobre transfery. Na pewno bym powiedział, że będą lepsi od Brentfordu. To na pewno. I teraz właśnie tak. Czy mają naprawdę szansę potencjalnie na to, żeby być przed Tottenhamem? Na pewno mają szansę, bo już to, bo przecież to chyba zrobili, czy się mylę. Zrobili to tak, w tym sezonie byli wyżej od nich. Nieznacznie, ale byli wyżej od nich. Aston Villa też była wyżej od nich. I Aston Villa to jest naprawdę zespół, który według mnie to są super transfery, jakie zrobili. Już mieli solidny zespół. Do tego sprowadzenie Musa Diabiego, Pau Torres, za darmo Tielemans. Naprawdę są świetne transfery i nie stracili nikogo takiego ważnego, więc naprawdę
czuję, że Aston Villa namiesza. Czuję, że Aston Villa może w tym roku namieszać i nawet bym ich wrzucił do tutaj właśnie tego przedziału 5-6. Naprawdę wydaje mi się, że mogą zamieszać i kogoś właśnie z top 6 wyrzucą. I kogo mam według mnie największe przypuszczenia, że wyrzucą z tego top 6? Nie wiem, naprawdę, ciężko mi powiedzieć. Powiem tak, przejdźmy dalej. Mamy tutaj właśnie 12, 11, 10, 9 i kogo tutaj właśnie wrzucę? No nie mam pojęcia, kogo z tego... Naprawdę najłatwiej mi wrzucić Tottenham albo Newcastle, tak szczerze. Choć Newcastle to jest też zespół, czwarte miejsce, solidne zrobili transfery, żeby mieli nawet mogli powalczyć, nie wiem, o drugie, trzecie miejsce, bo o pierwsze miejsce to na pewno nie wydaje mi się, że mogli powalczyć, ale naprawdę super transfery. Tonali, świetny oczywiście pomocnik z Milanu. Harvey Barnes, też świetny gracz z Leicester. Livramento, który był kontuzowany, ale i tak jest dalej młodym, perspektywicznym prawym obrońcą z Southampton. Jeśli chodzi o sprzedaże, to z takich ważnych sprzedaży, to tylko myślę, że Saint-Maximin, który odszedł do Arabii Saudyjskiej, ale no nie wiem, naprawdę. Wydaje mi się, że na razie ich wrzucę jednak przed Aston Villa, wydaje mi się, albo nie. Wydaje mi się, że jednak, choć nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Przez to, że rok temu byli lepsi, to wydaje mi się, że jednak będą przed Aston Villą, choć z drugiej strony, no nie wiem, naprawdę, ciężko mi powiedzieć, kto z tych dwóch drużyn. Liga Konferencji, kto tutaj będzie? No to jest naprawdę ciężki mam wybór tutaj pomiędzy tymi zespołami. No jednak będąc szczerym, Tottenham ma według mnie największą szansę, żeby po prostu... A może jednak Aston Villa spadnie do tej Ligi Konferencji? Może jednak właśnie będzie tu, chyba jednak Aston Villa będzie tutaj, a Tottenham będzie, myślę, że na 8 miejscu, szczerze. Będąc szczerym, pomimo że nawet jeśli zostanie do nich Harry Kane, jakoś po prostu, nie wiem, przez to, że może... Nie, naprawdę, po prostu mnie jakoś Tottenham, pomimo że naprawdę też transfery nie wyglądają u nich tragicznie, bo taka jest prawda, naprawdę te transfery, trzeba im przyznać, że nie stracili nikogo ważnego, zrobili dobre transfery, ale znowu właśnie, no nie wiem, jakoś ten Tottenham mnie nie przekonuje mnie, nie mogę tego jakoś szczerze uargumentować naprawdę ważnymi, mądrymi rzeczami, ale po prostu mnie ten Tottenham nie przekonuje i wydaje mi się, że to będzie coś takiego. Że tak właśnie będzie tu wyglądał, że oni będą na tym 8 miejscu, ale znowu właśnie to jest po raz kolejny. Czy naprawdę Tottenham skończy dwa za tym samym miejscu? No nie wiem naprawdę. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, czy ja ich tutaj widzę. Idąc dalej, kto tutaj będzie? Chelsea, wydaje mi się, że naprawdę dla wielu oczywiście osób po tym, co skończyli, po tym jak skończyli na tym miejscu, na którym skończyli, mogą się oczywiście wiele osób mówić, no że no nie będą mieli dobrego sezonu, ale Chelsea ma też to, że oni nie będą grali w rozgrywkach europejskich, więc mają lepszy kalendarz, mniej tych meczów mają, więc to im może naprawdę przynieść sukces i ja naprawdę nie skreślałbym ich z top 4, szczerze, nie skreślałbym ich z top 4. Według mnie nawet to będzie wyglądało tak, że Chelsea wróci do top 4. Dla niektórych to może być dość dziwna decyzja, że daje ich na czwartym miejscu, ale tak, jeśli chodzi o transfery, wygląda to solidnie. Nkunku niestety jest kontuzowany, ale to jest naprawdę gracz świetny. Jackson wygląda dobrze w przedsezonie. Kto to jeszcze z takich ważnych graczy? Robert Sanchez, to jest dobry oczywiście bramkarz, który może będzie ich podstawowym bramkarzem. Nie wiem, czy on będzie, czy Kepa. No zobaczymy. Mendy oczywiście odszedł. Mount odszedł, według mnie nie jest jakaś duża strata. Havertz tak samo. Kovacic to jest według mnie ich największa strata. Tak bym powiedział, że to jest ich największa strata, że do City odszedł. Koulibaly. Nie najgorszy oczywiście obrońca, ale też bym nie powiedział, że to jest jakaś strata. Di Sassi, który do nich doszedł, według mnie to jest naprawdę super wzmocnienie. Dobry, bardzo młody obrońca z Monaco, który przeszedł, to jest według mnie super wzmocnienie. Pulisic też po tym, co prezentował, według mnie nie jest jakaś duża strata. Kante, choć on był dużo kontuzowany, to jednak to jest strata. Nie wiem właśnie, to Chelsea naprawdę mamy jakieś, choć znowu z drugiej strony... Naprawdę ten kalendarz też właśnie Chelsea mnie przekonuje do tego, że oni mogą skończyć wysoko, bo oni właśnie nie będą mieli na tego natłoku gry, jak mają te drużyny, które są w rozgrywkach europejskich. Mają dużo bardziej swobodny kalendarz, co oznacza, że ich gracze będą bardziej świeżsi tak naprawdę. I to mnie coś przekonuje, że mogą tak skończyć. Według mnie Liverpool nie będzie miał dobrego sezonu. Będą mieli podobny sezon jak poprzednio. Nie mogę też znowu z drugiej strony właśnie tak patrzeć, że ktoś nie może skończyć na tym samym miejscu. No bo jednak czemu ma nie skończyć na drugim tym samym miejscu? Według mnie Liverpool skończy na tym samym miejscu. Wydaje mi się, że skończy na tym miejscu. Szoboszlaj i McAllister. Dobre wzmocnienia oczywiście, ale odejście Fabinho, Hendersona. Miller, który może nie robił żadnej wielkiej postaci, nie był żadną wielką postacią, ale czasami potrafił wejść z ławki i wejść na wiele pozycji, czy to środkowe pomocy, czy to lewy obrońca. Firmino też świetny, rezerwowy oczywiście napastnik, odejście. Naprawdę nie wydaje mi się, że Liverpool miał dobry sezon. Naprawdę nie wydaje mi się. Nawet szczerze,
Wydaje mi się, że Newcastle może przed nimi skończyć i nie byłbym mega zdziwiony. Nie byłbym mega zdziwiony, gdyby Newcastle przed nimi skończyło. Nie wrzucę ich tak nisko, ale nie skreślałbym Aston Villa też przed nimi. Jeśli by Aston Villa naprawdę dobrze ten wyszedł sezon. Ja wydaje mi się, że jednak Liverpool będzie szósty. Naprawdę nie wiem, na przykład mistrzostwa im w ogóle nie wróżę. Nie mam pojęcia, jakim oni mogliby cudem wygrać mistrzostwo, naprawdę. Nie mam pojęcia, jak oni by to mogli zrobić. Liga Mistrzów na pewno jest realna. Nie mogę skreślić im Ligi Mistrzów, ale tak. Według mnie właśnie dużo osób mówi, że Chelsea będzie słabe i ich troszeczkę skreśla, ale tak jak się mówiłem. Teraz jeśli się, można tak powiedzieć, uspokoimy, jeśli chodzi o zmianę trenerów i będą z tym Pochettino, który z Tottenham robił dobre rzeczy w Anglii, więc jeśli jego sobie zostawią, jeśli tam żaden Kunku szybko w miarę wróci po tej kontuzji i będzie grał podobnie jak grał w Lipsku, Nicholas Jackson jak będzie grał tak samo dobrze jak grał w przedsezonie, to też na pewno będzie solidny dla nich napastnik. Naprawdę wydaje mi się, że Chelsea będzie miał dobry sezon. Możliwe, że za rok będzie można się z tego posiąść, tak naprawdę, że dawałem ich tym top 4, bo jest taka duża szansa, ale naprawdę wydaje mi się, że tutaj skończą. Kto skończy przed nimi? Wydaje mi się, że United skończy przed nimi. Wydaje mi się, że United będzie miało trzecie miejsce ostatecznie. Idąc dalej, walka o to, kto wygra top, kto wygra za ciebie mistrzostwo oczywiście. I po raz kolejny te dwie drużyny mi zostają. Może to być też takie troszeczkę dziwne, żeby te dwie drużyny walczyły o mistrzostwo. Więc powiem tak. City dam na pierwsze miejsce. Widziałem dużo osób, że daje Arsenal. Według mnie troszeczkę dużo tych osób po prostu albo jedno nie lubi zbytnio City, co jest powszechne, bo to jest zespół, który się tą reputacją, tak samo jak na przykład PSG, właśnie ma tą reputację tego, że szejki ich przejęli i że właśnie te pieniądze i że właśnie tam niby niszczą piłkę, takie oczywiście, takie, które troszeczkę według mnie troszeczkę też prymitywne, takie myślę, będąc szczerym naprawdę, według mnie wystarczy popatrzeć na transfery, ile City wydaje i ile sprzedaje, że przecież na przykład United dużo więcej wydało od nich. Naprawdę, jeśli czysto pieniężnie to wychodzi, dużo wydają, ale też dużo tych transferów, dużo na tych transferach też zyskują, więc naprawdę jak tak się popatrzy na ten ich bilans, to nie wygląda źle, więc według mnie właśnie na przykład są zespoły, które dużo więcej wydają, a mniej sprzedają, na przykład właśnie PSG to jest na przykład według mnie zespół, który dużo, dużo kupuje, a tak sprzedając, nie sprzedaje tak dużo, na przykład, więc według mnie City wygra, dużo osób też wydaje mi się, że właśnie, że daje Arsenal, bo po prostu myślą, że coś takiego się niesamowitego wydarzy i Arsenal to zrobi, Arsenal będzie tym mistrzem Anglii. Ale po prostu według mnie, może to być nudne, że City wygra kolejne mistrzostwo, ale według mnie po prostu są najlepszą, mają najlepszą kadrę, mają po prostu wszystkie podstawy po to, żeby wygrać to mistrzostwo i ja nie chcę się tutaj bawić w takie coś właśnie, że nie będąc szczerym, że na przykład, no wydaje mi się, że żeby było ciekawiej, postawię Arsenal na pierwszym miejscu, no nie, no nie będę tego robił, bo nie ma, nie mogę powiedzieć, że nie mają szans, bo na pewno szanse mają, wzmocnienie Declanem Rice'em. Według mnie Havertz za sprowadzenie to nie był strzał w dziesiątkę, według mnie nie był im kompletnie potrzebny, będąc kompletnie szczerym. Timber się świetnie pokazał w tarczy wspólnoty. Według mnie też niektóre osoby mogą ich dawać na to miejsce przez tarczę wspólnota. Przypominam, że to było zwycięstwo pokarnych, czyli normalnie w lidze by nie było przecież karnych. Plus też według mnie na przykład to, że Haaland też rok temu przecież z Liverpoolem był tragiczny, a wiadomo co się potem wydarzyło, więc też niektórzy mogą właśnie się bazować, że Haaland może nie mieć drugiego dobrego sezonu. No nie, no według mnie City wygra. City wygra, jestem dość tego pewny. Mogą, na pewno nie, właśnie jestem dość pewny, ale nie mogę skreślić przed Arsenalem, bo na pewno nie mogę powiedzieć, że Arsenal nie ma szans, że nie ma żadnych szans. Na pewno mają szansę, na pewno mają szansę, ale według mnie skończą na drugim miejscu. Trzeci będzie właśnie, wydaje mi się, Manchester United, choć też naprawdę Manchester mnie jakoś nie ukrał, że choć jeśli się pozbędą Maguire'a, to może być dobra rzecz. Onana według mnie, co tam, może tam wpuściłem przed bramkę z połowy, a tam był błąd Dalota. Czy tam przed z Realem dostał właśnie pierwszą bramkę, jaką stracił, to była właśnie przelobowanie od Bellingama i potem przewrotka Hoselu. Ale i tak Onana jest przecież świetnym bramkarzem, jest jednym z lepszych bramkarzy na świecie w Interze, to pokazywał. Więc na pewno według mnie to jest upgrade porównaniu do De Gea. Co jeszcze jeśli chodzi o United? Jeśli chodzi o Hojlunda, sprowadzenie tego napastnika, powiem tak, czy dałbym tyle za niego w życiu, 75 milionów, Mount też według mnie na razie nie jest dobrym transferem, jeśli chodzi o sprzedaż, nikogo nie stracili właśnie ważnego, De Gea oczywiście, no ale mają Onanę, więc mają właśnie już zamianę, jeśli nic nie sprowadzą więcej, no to nie wiem, po prostu Chelsea na pewno nie wydaje mi się, że będą mieli aż tak super sezon,
To jest właśnie, jest wiele tutaj niewiadomych naprawdę, bo naprawdę widzę też Chelsea spokojnie tutaj gdzieś. Myślę, że w top 7 będą. Wydaje mi się, naprawdę tak właśnie bym powiedział. To jest naprawdę rzecz, która im może dużo zyska. Dużo mogą ugrać tym właśnie, że będą mieli kalendarz luźniejszy od tych innych zespołów, bo United, Arsenal przecież te zespoły grają oczywiście. Newcastle gra, Liverpool gra, Brighton, Aston Villa, jeśli dobrze pamiętam, grają wszystkie te drużyny. Tottenham nie gra akurat, ale właśnie te drużyny grają właśnie. No Tottenham też właśnie może tym zyskać, dlatego też właśnie nad tym myślę, żeby ten Tottenham jednak wrzucił, myślę, że przed Aston Villa. Jednak myślę, że tak. Jednak ostatecznie kilka tutaj zmian zrobię. Jednak Aston Villa myślę, że skończy jednak na tym 8. miejscu. Tak bym powiedział, że jednak tak to będzie wyglądało, że jednak Tottenham właśnie też troszeczkę zyska tym, że. Bo Harry Kane chyba jednak zostanie, wydaje się, że zostanie, więc wydaje mi się, że też. Jeśli Kane by odszedł, to bym ich dał w dół, a jeśli zostanie, to według mnie będą tutaj. Tak mi się właśnie wydaje, że Tottenham i Chelsea mogą dużo ugrać tym, że nie grają w rozgrywkach europejskich. Luton Town, Sheffield, Bournemouth to są zespoły, które według mnie spadną, ale na pewno nie byłbym zdziwiony, gdyby Everton albo West Ham spadło. Wydaje mi się, że Sheffield i Luton spadną na pewno, a Bournemouth może się zamienić z Evertonem albo West Hamem, coś takiego może się wydarzyć. Crystal Palace nie będzie miał dobrego sezonu, Wolverhampton to samo, Burnley może dużo osób zaskoczyć i może według mnie mieć dobry sezon. Fulham to jest też zespół, który może tutaj spaść. Kompletnie spaść na pewno bym nie powiedział, że nie mogę być w 100% pewny, że Fulham się utrzyma, tak samo jak Nottingham, ale jednak myślę, że jakbym już musiał właśnie wytypować, no to myślę, że jednak nie będzie to zły sezon, ale po prostu jest tutaj tak równo, według mnie właśnie od Nottingham, Fulham, Burnley, Wolverhampton, Crystal Palace, Everton, West Ham, Bournemouth, to według mnie będzie tak równa walka pomiędzy tymi drużynami, że Bournemouth i może skończyć tutaj i Nottingham czy Fulham na przykład mogą skończyć tutaj i tak samo oczywiście z tymi zespołami, więc ciężko prawda mi tak dokładnie to wytypować, ale muszę jednak jakiś jeden typ dać. Jeśli musiałbym jakoś dać typ, to według mnie tak to będzie wyglądało. Nottingham przed Fulham, Burnley tutaj. I tutaj właśnie już Brentford, czyli te 10. drużyna, to już właśnie według mnie są takie troszeczkę mocniejsze zespoły, ale będą mieli gorszy według mnie niż Brighton. Brighton troszeczkę straciło, też się wzmocni, ale zobaczymy jak te wzmocnienia, czy się właśnie, no czy te wzmocnienia zastąpią tych graczy, jak na przykład McAllister czy Sanchez. Na przykład właśnie Aston Villa. Też z jednej strony właśnie nawet bym ich widział tutaj. Ligi Mistrzów nie będą mieli top 4, ale piąte miejsce to jest na przykład max według mnie. Niżej niż dziewiąte miejsce nie spadną, bo Brighton mogliby ich na przykład wyprzedzić. Brentford według mnie ich nie wyprzedzi, więc według mnie tak, piąte najlepsze miejsce, dziewiąte najgorzej i daję ich ostatecznie tutaj. Myślę, że jeśli Kane by. Tak jak właśnie mówiłem, jeśli Kane ostatecznie odejdzie, to Aston Villa idzie w górę według mnie. Ale nie wiadomo właśnie, czy to się wydarzy, czy nie ostatecznie. To też właśnie jest duży atut dla Tottenhamu, że nie grają w rozgrywkach europejskich. Mają to, że właśnie gracze będą świeżsi, na pewno to samo właśnie z Chelsea, dlatego też wydaje mi się, że mogą być wyżej. Liverpool właśnie wydaje mi się, że będą mieli słabszy sezon. Chyba, że zrobią jakieś jeszcze wzmocnienia. Jeśli sprowadzą jakiegoś defensywnego, mocnego pomocnika, to może być dobre wzmocnienie. A tak mają oczywiście solidny, oczywiście nie mogę im powiedzieć, że nie mają solidnego ataku. Nunes według mnie będzie miał solidny sezon. Salah oczywiście, no to wiadomo, że to jest klasa światowa cały czas. Cokolwiek można mówić o Salahu, to jest dalej jeden z najlepszych skrzydłowych na świecie. Luis Diaz na lewym skrzydle może być oczywiście świetny. Naprawdę mają solidny atak. Pomoc nie jest najgorsza, choć właśnie Szoboszlai i McAllister. McAllister jest sprawdzony już w Brighton. Nie wiadomo co z Szoboszlaiem, ale jest to też dobry gracz, który miał dobry sezon w Lipsku. Ale właśnie stracenie Fabinho zdecydowanie i Hendersona to mogą być duże straty i zobaczymy, czy ktoś ich właśnie zastąpi, bo to są tacy bardziej defensywni oczywiście pomocnicy, a Szoboszlai to jest ofensywny pomocnik. McAllister to jest taki po prostu środkowy pomocnik, który według mnie na tym, no może być dobrym defensywnym pomocnikiem, ale i tak powinni kogoś według mnie zdobyć, żeby się wzmocnić. Newcastle zrobili dobre transfery. Czy się znowu utrzymają top 4? No nie wiem, wydaje mi się. Choć z drugiej strony to Chelsea może skończyć na tym 5. miejscu. To jest też duże dla mnie, duże jakby zagadka. Czy czasem Newcastle nie skończy przed Chelsea? To jest właśnie taka zagadka dla mnie troszeczkę. Czy aż tak się Chelsea podniesie w stosunku do poprzedniego sezonu? Z 12 miejsca do 4. Czy to się naprawdę wydarzy? No nie wiem, naprawdę. To jest właśnie. Niektóre tutaj mam typy, które są strasznie ciężkie, żeby się ostatecznie zdecydować. Tak, właśnie wydaje mi się, że top 2 jestem szczęśliwy z tego, jak to wygląda, bo wydaje mi się, że tak to się wydarzy. Na przykład, nawet United nie mogę być pewny, że skończy na trzecim miejscu, bo też nie ma jakby takiego. Nie ma jakby takiego. Jakiegoś, można powiedzieć, argumentu dla mnie, że. Są pewniakami na to trzecie miejsce, więc spokojnie nawet może być tak. Może być nawet tak, że United wypadnie. Za Liverpool nie wiem, jakoś wydaje mi się, że jednak United będzie przed Liverpoolem.
ale też nie mogę właśnie, Paszka, nie mogę być w 100% pewny, że United będzie. Może być też nawet tak, że na przykład, no nie wiem, Chelsea może być tutaj i na przykład coś takiego. Może być nawet tak, nawet też spokojnie może być tak, ale właśnie no nie wiem, naprawdę. Wydaje mi się, że jednak zostałbym z United na tym trzecim miejscu. Wydaje mi się, że jednak bym z nimi został na tym trzecim miejscu. Zwłaszcza jak się by pozbyli Maguire'a, który według mnie właśnie to byłoby dobra rzecz, by się go pozbyli. Mówi się, że mogą jakiegoś obrońcę wtedy pozyskać, więc to byłoby też na pewno dobra rzecz. Więc wydaje mi się, że jednak United tutaj skończy. Newcastle czy Chelsea? To jest właśnie ciężki według mnie wybór. Może za bardzo się tutaj, za bardzo jakby próbuje to, można tak powiedzieć, za bardzo się skupia na tym, zamiast po prostu, jednak to jest po prostu luźne typowanie. Ja nie jestem profesjonalistą, nie jestem przecież osobą, która się zna dużo, więc myślę, że jednak po prostu zostanę przy tym, jak to tutaj wygląda. Jednak z drugiej strony to jest tylko zabawa, oczywiście. Jak się cokolwiek tutaj oczywiście nie potoczy, tak, no to tak naprawdę no to nic wielkiego, tak naprawdę. Więc jedynie będzie można się albo, tak jak z Southampton, mogę się pośmiać oczywiście z tego, że nie wiem, co miałem w głowie, że dawałem ich na 11. miejscu. Tak samo mogę za rok na przykład się pośmiać, co miałem w głowie, na przykład, że Chelsea dawałem na tym 4. miejscu. Albo na przykład, no nie wiem, nie wiem kogo jeszcze na przykład Nottingham czy Fulham mogą spaść. No zobaczymy, zobaczymy, naprawdę to jest ciekawe. Ja to właśnie robię głównie z tego względu, że chcę po prostu za rok do tego wrócić i zobaczyć, co ja miałem w głowie, że na przykład typowałem te zespoły. Czy miałem właśnie, czy miałem jakby, nie wiem, jakieś olśnienie, można tak powiedzieć, i na przykład wytypowałem Chelsea, które według mnie wiele osób może ich skreślać. Na przykład nie, mogę na przykład za rok sobie tutaj zobaczyć i że miałem rację, że Chelsea na przykład było dobre. Albo miałem, mogę za rok sprawdzić to i zobaczyć, że Chelsea kompletnie się myliłem i mieli znowu słaby sezon, ale no nie wydaje mi się właśnie, żeby to miało być u nich źle. Właśnie to jest na koniec właśnie ta główna rzecz, która mnie jakby sprowadza do tego, że Chelsea będą wysoko, to jest właśnie to, że mam luźniejszy grafik niż inne zespoły, które grałem w rozgrywkach europejskich, więc tak to według mnie ostatecznie będzie wyglądało. Długo mi to zajęło, ale tak, myślę, że właśnie ostatecznie to będzie wyglądało. Jeśli muszę się zdecydować jakoś, no to tak to będzie wyglądało, choć tak właśnie już mówiłem, wiele zespołu może się oczywiście pozmieniać, bo wiele zespołu jest bardzo blisko siebie, bym tak powiedział, ale tak wygląda ostatecznie ta tabela. Luton Town ostatnie miejsce, 19 miejsce Sheffield, 18 Bournemouth, 17 West Ham, 16 Everton, 15 Crystal Palace, 14 Wolverhampton, 13 Burnley, 12 Fulham, 11 Nottingham, 10 Brentford, 9 Brighton, 8 Aston Villa, 9, nie 9, a 7 oczywiście miejsce to Spurs, 6 miejsce to Liverpool, 5 miejsce to Newcastle, 4 miejsce to Chelsea, 3 miejsce to Manchester United, 2 miejsce Arsenal i mistrzami Anglii będą Manchester City. Tak to według mnie wygląda. Oczywiście możecie zostawić swoje typy w komentarzu. Czy to pierwsze miejsce, czy to pierwsze miejsce i spadkowiczów, czy to całą tabelę, możecie oczywiście wszystko zostawić w komentarzu. Ja oczywiście z miłą chęcią poczytam oczywiście. Jeśli wam się film podobał, możecie oczywiście zostawić łapkę w górę. Jeśli nie, to oczywiście nie musicie. Dzięki wam za oglądanie, no i do zobaczenia już oczywiście w kolejnych typach, bo kolejne typy będę robił oczywiście jeszcze dzisiaj, może nawet wleci typowanie innych lig, bo chciałbym do piątku zrobić te top 5 lig typowanie, więc to myślę, że do piątku mam nadzieję, że oczywiście zrobię. Jeszcze raz dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!